Cześć, witam Was serdecznie. Ten rok dla systemu Micro 4 trzecie jest bardzo ciekawy. Raz, że pojawiły się już dwa wyjątkowo interesujące aparaty, czyli OM1 oraz GH6, które są profilowane w mojej ocenie do zupełnie różnej grupy odbiorców. OM1 to jest typowy aparat fotograficzny, który ma owszem bardziej rozbudowane funkcje filmowe, natomiast GH6 w mojej opinii to jest bardziej kamera wideo, która ma też jakieś funkcje fotograficzne i całkiem zresztą niezłe. Ale przede wszystkim jest to jednak kamera wideo, no ale na tym nie koniec. Pojawił się przecież bardzo ciekawy obiektyw Leica 9mm f1.7, który wydaje się być bardzo ciekawą jakościowo i relatywnie przystępną cenowo propozycją dla całego systemu, ale chodzą już wyraźne słuchy, że czekają nas przynajmniej jeszcze dwie premiery aparatów w tym roku. Są zapowiadane najprawdopodobniej na wrzesień bądź październik i dotyczą zarówno OM Systems, jak i też Panasonica. Otóż ma się pojawić aparat OM5, który z tego, co mówią portale plotkarskie, ma być produkowany równocześnie ze wcześniejszym Olympusem EM5 i z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, iż będzie miał ten sam sensor co OM1 i ma mieć też tą samą baterię. Czyli generalnie nowa technologia, być może nieco odchudzona względem OM1, być może będzie miała też jakieś swoje wyjątkowe cechy, które będą ją predestynowały do jakichś jeszcze innych troszeczkę zadań niż OM1, nie wiem, to już wyłącznie mój domysł, zobaczymy. No i właśnie aparat ma być zaanonsowany we wrześniu, a gotowy do dystrybucji ma być w październiku. Również na jesień, być może również we wrześniu, ma się pojawić premiera nowego aparatu Panasonic. Nie wiadomo, czy to będzie aparat w systemie Micro 4 trzecie, czy też w systemie S pełnoklatkowym, a może jedno i drugie. Wiadomo jedynie tyle, że ma być jakiś nowy Lumix i ma być to podobno bardzo ciekawa premiera. Na ten temat wiadomo obecnie tylko tyle. Ale jeżeli będzie to aparat w systemie Micro 4 trzecie, to rodzi się pytanie, czy będzie tam zastosowany ten sam sensor co w GH6, czy też inny, gdyż w jednej z transmisji na żywo przedstawiciele Panasonica użyli takiego sformułowania odnośnie tego sensora, że został on niejako zaprojektowany specjalnie do modelu GH6. I można było wyciągnąć wniosek, że niekoniecznie ten sam sensor będzie stosowany w innych, następnych, w kolejnych modelach. Być może zostanie zastosowane jakieś inne rozwiązanie. Zobaczymy, czas pokaże. Pewnie wszyscy bardzo byśmy sobie życzyli, żeby to był już ten nowy sensor organiczny, który, przypominam, ma przynieść bardzo potężną poprawę ogólnego działania. I to zarówno jeżeli chodzi o działanie na wysokich wartościach ISO, czyli będziemy mieli dużo mniej szumu i być może ISO 6400 będzie już takie całkowicie używalne. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Ma mieć też dużo lepszy zakres dynamiczny, dużo lepszą dynamikę tonalną, co też byłoby świetną informacją. Ogólnie wiadomo tylko tyle, że pomysł tego sensora organicznego absolutnie nie umarł. Panasonic pokazuje działający prototyp przy okazji różnych wystaw, no i podkreśla, że jego osiągi są spektakularne. Oby jak najszybciej zawitał też do rodziny Lumixów, którą lubimy, którą chętnie używamy i której taki już konkretny skok jakościowy na poziomie działania sensora na pewno bardzo by się przydał. Szczególnie w Micro 4 trzecie. A więc jesień może być bardzo ciekawa dla użytkowników systemu Micro 4 trzecie, ale być może też systemu S Panasonica, zobaczymy. Chodziły wcześniej, dużo wcześniej pewne plotki, że Panasonic przygotowuje serię jasnych stałek. Mówiono nawet o jasności w okolicach F1. Jeżeli takie obiektywy byłyby naprawdę dobre optycznie, jeszcze w przyzwoitej cenie, to byłaby to świetna wiadomość dla wszystkich użytkowników Micro 4 trzecie. Natomiast nie mam bladego pojęcia, ile prawdy jest w tych plotkach. Możliwe jednak, że tej prawdy tam jest bardzo niewiele i były to jedynie pobożne życzenia wypowiadane przez uczestników jednej z wystaw. Ale nawet jeśli to były tylko takie życzenia, to myślę, że warto podpowiadać Panasonicowi, czego chcieliby użytkownicy i z czego bardzo by się cieszyli. A poziom F1, jeżeli byłby dobry optycznie i przyswajalny cenowo i ze wszystkimi dobrami wynikającymi z pełnej implementacji najnowszej wersji panasonicowego DFD, Depth from Defocus, to byłaby bardzo dobra informacja. Pytanie tylko, czy możliwe jest, żeby takie obiektywy były w okolicach cenowych zbliżonych do tych cen, które mają obiektywy serii S, S1.8 produkowanych przez Panasonica, czyli okolice 3000 zł, 3,5. Gdyby tak było, to uważam, że Micro 4 trzecie w Panasonicu miałoby przed sobą jeszcze długą, długą i bardzo ciekawą przyszłość. Czy tak będzie? Zobaczymy. Kochani, zachęcam Was do wspierania mojego kanału. Można to zrobić na przykład przy pomocy kawy,
Kawa jest bardzo przyjaznym rozwiązaniem, ponieważ jest niezobowiązująca, można sobie wpłacić na rozwój kanału jednorazowo albo co jakiś czas, ale nie trzeba tam deklarować stałego i cyklicznego wsparcia dla kanału, można to robić wedle swojego uznania wtedy, kiedy chcemy. Niemniej przyznam szczerze, że każde wsparcie, każda kawa dużo dla mnie znaczy i będę mógł wtedy po prostu więcej czasu poświęcić na tworzenie tego kanału dla Was. Oczywiście zachęcam też do subskrybowania, do polubiania, do komentowania, ponieważ interakcja jest fajna i możecie też przejrzeć ceny i dostępność używanego przeze mnie sprzętu w serwisie Ceneo, do czego również zachęcam. Dziękuję Wam bardzo za dziś i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!